Siema, ja jestem Nick, a teraz się to Nick the Player i przedstawiam recenzję długo wyczekiwanej produkcji prosto od Epic Games. Fortnite. Po 6 latach od zapowiedzi doczekaliśmy się nareszcie premiery. Pozostaje tylko pytanie, czy warto było czekać? Wcielamy się tutaj w dowódcę. Jest on jedną z niewielu osób, które przeżyły nadejście tajemniczej burzy. Gdy fioletowe chmury pokryły niebo, 98% populacji zamieniło się w przypominające zombie potwory. Naszym zadaniem będzie więc walka z hordami burzowych monstrów oraz ratowanie ocalałych ludzi. Pomogą nam w tym bohaterowie podzieleni na 4 klasy oraz masywne forty, które przyjdzie nam zbudować. Gameplay w Fortnite składa się z bardzo wielu elementów. Mamy tu strzelanie, eksplorację, zbieranie materiałów i tytułowe budowanie fortów. Poza tym dochodzi jeszcze zarządzanie ocalonymi ludźmi oraz crafting. Gameplay sprowadza się do dość powtarzalnego schematu. Wybieramy postać i ruszamy na misję. Odnajdujemy cel, budujemy dookoła niego fort i bronimy go przed falami wrogów. Warto zaznaczyć, że każda misja rozgrywana jest na generowanej losowo mapce o dość małym rozmiarze. Generacja mapek robi wrażenie. Wszystkie budynki i inne elementy są poukładane w bardzo logiczny sposób. Ani razu nie zdarzyło mi się trafić na przenikające się obiekty czy miejsca, do których nie da się dotrzeć. Eksplorując świat, zbieramy materiały do budowy fortu i bronie, a także szukamy ukrytych skrzyń, które zawierają najrzadsze przedmioty. Czasem znajdziemy nawet ludzi, których musimy bronić przez kilka chwil przed atakiem potworów. W trakcie zwiedzania okolic na pewno jest co robić. Eksploracja wychodzi Fortnite świetnie. Świetnie wypada też budowanie. Po zapoznaniu się ze sterowaniem, nikt nie będzie miał problemu ze stworzeniem fortyfikacji w kilka minut. Jest to zasługa dobrze przemyślanego, prostego interfejsu budowania. Pułapki, ściany, schody i wszystkie inne konstrukcje możemy dowolnie modyfikować poprzez zmianę kształtu czy materiału, z którego są wykonane. Strzelanie to kolejny ważny i bardzo dobrze zrobiony element produkcji. Pukawek są setki i z każdej strzela się fantastycznie. Odrzut jest taki, jak powinien być, celowanie jest precyzyjne, a sadzenie headshotów sprawia mnóstwo frajdy. Pochwalić muszę też sztuczną inteligencję. Wrogowie zaskakująco dobrze wyszukują słabe punkty w naszych budynkach. Omijają pułapki, niszczą ściany zbudowane z najsłabszych materiałów, a nawet flankują. Sztuczna inteligencja wrogów naprawdę daje radę. Podoba mi się też zróżnicowanie zombiaków. Rzucający kośćmi bejsbolista, potężny niszczyciel, trzymający butlę gazową wybuchacz, to tylko mała część kreatywnych wrogów, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć. I po tych wszystkich ochach i achach dochodzimy do wad produkcji. Fortnite jest strasznie nierówne i na każdą rzecz, którą robi naprawdę dobrze, przypada też rzecz, którą robi naprawdę źle. Największą wadą gry jest o dziwo to, jak bardzo jest rozbudowana. Znajdziemy tu tak dużo czynników, statystyk i opcji, że przez kilka pierwszych godzin będziemy kompletnie pogubieni. Wystarczy spojrzeć na drzewko rozwoju. Jeśli przeraża was jego wielkość, to muszę was zmartwić, w grze jest takich aż 8. W dodatku drzewka te blokują podstawowe funkcje gry. Na przykład klasę ninja odblokować możemy dopiero po około 10 godzinach. Twórcy, chcąc nauczyć nas, jak ogarnąć się w świecie Fortnite, przygotowali oczywiście tutorial, ale przesadzili z jego długością. Srogo przesadzili. Przejście tutoriala zajmuje około 10 do 15 godzin. Tak, to prawda, tutorial w Fortnite jest dłuższy niż niejedna kampania w nowoczesnej grze. Jak mówiłem wcześniej, misje są bardzo schematyczne i powtarzalne, więc przebicie się przez samouczek jest straszliwie męczące. W zrozumieniu i okiełznaniu tego wszystkiego nie pomaga też interfejs gry. Oprócz wygodnego menu budowania, wszystkie inne elementy interfejsu są kompletnie skopane. Gra dosłownie zalewa nas okienkami, powiadomieniami, przypomnieniami, ikonkami itd., itd., itd. Jest tego za dużo. Paskudny jest też system nagród. To, czy odblokujemy nowych bohaterów, bronie i pułapki, zależy tylko i wyłącznie od szczęścia. Jest co prawda kilka misji, które dają nam niezbędne minimum, ale większość dobrych przedmiotów zdobędziemy otwierając skrzynie i kupując piniaty za prawdziwe pieniądze. Fortnite to zdecydowanie gra dla cierpliwych osób. Jeśli przebijecie się przez ogromny tutorial i zrozumiecie wszystkie zawiłe systemy rządzące grą, to raczej będziecie się dobrze bawić, bo podstawy gameplayu są bardzo porządne. Graficznie Fortnite reprezentuje modny ostatnio styl kreskówkowy. Przerysowane ruchy postaci i genialne designy wrogów nadają Fortnite unikalny charakter. Nawet gdy uderzamy w obiekty, rozciągają się one jak guma, co podkreśla bajkowy styl.
Moim ulubionym patentem są jednak głowy wrogów. Gdy się im przyjrzymy z bliska, to zauważymy, że twarze wrogów zwisają za odsłoniętymi czaszkami niczym kaptury. Kreatywności Fortnite'owi nikt nie odmówi. Efekty towarzyszące pojawianiu się wrogów także są piękne. Gęste fioletowe chmury i pioruny wyglądają fenomenalnie nawet na niższych ustawieniach. Co zaskoczyło mnie najbardziej, to jak dobrze zoptymalizowany jest Fortnite. Mimo że gra jest dostępna w programie Early Access, to nie miała problemów z crashami i gubieniem klatek. Nawet gdy na ekranie widać dziesiątki potworów, gra pięknie trzyma 60 FPS-ów. Jedyne co uwierało mnie podczas gry, to niska rozdzielczość niektórych zdjęć w menu. Ale to pierdoła. A tak poza tym, bezbłędna oprawa wideo. O audio nie można powiedzieć za wiele. Są tu może ze 2-3 utwory, które pojawiają się tylko w menu i podczas walki. Żaden z nich nie jest zapamiętywalny, więc tutaj skończę omawianie muzyki. Jeśli chodzi o odgłosy walki, to jest naprawdę dobrze. Spluwom przydałoby się trochę więcej kopa, ale nie jest źle. Cieszą za to dźwięki otoczenia i wrogów. Powiewający wiatr zwiastuje nadejście burzy, a wrogowie wyją jak na zombie przystało. Dubbing jest za to nierówny. Bohaterowie mają unikalne głosy i każdy aktor zdaje się robić dobrą robotę. Jedynie nasza główna pomocniczka, którą usłyszymy najczęściej, robot o imieniu Ray, potrafi denerwować. Aktorka gra nieźle, ale gada z prędkością światła i ciągle zmienia ton głosu, jakby miała ADHD. W dodatku co chwila rzuca żartami i niektóre z nich kompletnie nie trafiają. Podsumowując, Fortnite to kawał dobrej gry zakopanej pod masą nieprzemyślanych rozwiązań i systemów. Mimo powtarzalności grało mi się przyjemnie, ale kilka pierwszych godzin jest męczące. Polecam też wam grać ze znajomymi. Misje potrafią być bardzo trudne, jeśli gramy samodzielnie. Jeśli nie możecie się doczekać, by zagrać w Fortnite i jeśli nie przeszkadza wam grindowanie, to polecam kupić grę teraz. Jednak większość z was powinna zaczekać, bo w przyszłym roku Fortnite stanie się darmowe. Wtedy będziecie mogli przetestować zarówno grę, jak i swoją cierpliwość. Dzięki za oglądanie, jeśli wam się podobało, to lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie, każda pomoc się przyda. Na razie!